Teatr Polskiego Radia. Zbigniew Jerzyna. Gorzkie pocałunki. Ostrobramskiej jakąś książkę. No, zapewne Pawła. To bezczelne. Wiedziałeś o tym wszystkim? Tak. Ale niedawno się dowiedziałem. A Paweł? Na rok przed śmiercią coś przeczuwał. Domyślał się. Ale odsuwał to od siebie. Wyraźnie z całą mocą nie chciał o tym wiedzieć. A wiesz, kiedyś tak znienacka zapytałem Pawła, czy ją aż tak bardzo kocha, że wszystko by jej wybaczył. I co ci odpowiedział? No, powiedział tylko, dlaczego pytasz? A teraz pomódlmy się za duszę świętej pamięci Pawła, który tak nagle nas opuścił. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Popatrz na wdowę. Płaczę. No. Niech pan poczeka. Chcę zamienić z panem parę słów. Słucham. Ale się pani zasapała. Bo biegłam. Jakaś sprawa do mnie? Widzi pan, piszę książkę o Halszce Ostrogskiej. I brakuje mi materiałów. Nie bardzo wiem, gdzie szukać. A tak naprawdę to z tym pisaniem mam trochę pod górkę. Mam pani pomóc. O, nie śmiem prosić. Jak ona... No cóż, zgoda, no. Mieszkam tu niedaleko. Odprowadzi mnie pan? Odprowadzę panią. A może wstąpi pan do mnie na kawę? Może. Poznałam go. No. Nawet wstąpił do mnie, do domu. No więc, panie Nino, do roboty. Trzeba rozpracować całe jego środowisko. Mam już swój własny plan działania. Opracowałam go w najdrobniejszych szczegółach. Trzeba patrzeć i słuchać. Co robią, co mówią, jakie mają zamysły, jakie będą podejmować akcje. Może znowu wypichcą jakiś list. To niech pani wytropi prowodyra. Kto zbiera podpisy? Powodzenia, pani Nino. A, bym zapomniał. Niech pani uda się do kasy, na pierwsze piętro. Tam czekają na panią pieniądze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.
pokażę panu zdjęcia. O, tu. Moi rodzice na raucie u prezydenta Mościckiego. A tu ja. Tak, tak, byłam kiedyś dzieckiem. Ślicznym dzieckiem. Ach, jaka ładna sukienka w groszki. Jeszcze po koniaczku? Chętnie. To może mówmy sobie po imieniu. O, Nina. Paweł. Och, Pawle. Ach, Nino, Nino, Nino. Wiesz, jesteś niezwykła. Może coś nastawię. Na pewno ci się spodoba. Tę płytę przywiozła z Paryża moja przyjaciółka. Kocham i podziwiam twoich przyjaciół, bo jesteście kimś, jesteście mądrzy, wykształceni i sławni. Tak, lubię sławnych ludzi. W pełni chwały. Przesadzasz. Paweł, po koniaczku? Ach, niczego nie mogę ci odmówić. Jest już późno. Przytul się do mnie. Zostań. Mam rewelacyjne wiadomości. Słuchamy, słuchamy. Paweł poprosił mnie o rękę. I co? Zgodziłam się. Brawo. O, to dobra wiadomość. No, teraz będę was informować z samego źródła. A miłość? Dajcie spokój, panowie. Mam dziecko, potrzebuję pieniędzy. A tak naprawdę to lubię pieniądze. Może dlatego, że nacierpiałam się w życiu biedy. I to jest motywacja? Ja ich nienawidzę. Nienawidzę za tą ich udawaną szlachetność, za ich sławę i to nieustanne mądrzenie, wywyższanie się. Nienawidzę. Oni uważają, że jestem nikim. Jeszcze się przekonają, kim jestem. Pomożemy pani. Kapitanie, za tę wspaniałą wiadomość należy się pani Ninie specjalna premia, prawda? Zgoda. Niech pani uda się do kasy. My tam zaraz zadzwonimy. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z łóżka. Jesteś taka śliczna. Jak to dobrze, że cię poznałem. Otworzę okno. Przecież jest wiosna. O, jednak istnieje ta jasna strona świata. Tak okrutnie cię ostatnio oskarżali. Posądzili mnie o ciężkie zbrodnie z czasów wojny i zaraz po wojnie. To niesprawiedliwe. Dobrze, że przy tym wszystkim mam cię. Że jesteś tak blisko. Zamknę okno. Jeszcze się pokochamy. Mm.
wszystkim zmęczona. Witaminy trzeba brać. Dużo witamin. Niech pan nie żartuje. Proszę ich bacznie obserwować. Jakie tematy są poruszane w czasie rozmów? Jakie mają plany działania na najbliższy okres? Zbliża się zjazd partii. No, to mnie mało obchodzi. Zależy nam na rozpoznaniu postaw i poglądów interesujących osób. Na przykład powiązania Lewińskiego z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego. Niech też pani zbierze więcej danych o wrażeniach z pobytu Konarzewskiego w Austrii. A teraz ma pani coś dla nas? Odebrałam na lotnisku paczkę. Były tam egzemplarze kultury i list od Giedroycia. No, ciekawe. To wszystko? Tak, tak, tak. Niech się pani uda do kasy. To jest nudna robota. Polej kolego. Popatrz, popatrz, zostawiła nam raport. No i tak tu pisze. W dalszym ciągu mieszka u mnie Paweł, dzięki czemu mogę dokładnie napisać o jego ostatnich refleksjach i zajmowanym stanowisku do zachodzących wydarzeń. Ta baba ma talent literacki. Te donosy są świetnie napisane. I przy tym jest bestia inteligentna. A kiedyś powinna je wydać. Ty lepiej polej do przyknisiu. Dobrze, że umówiliśmy się w łazienkach. Tu jest bezpiecznie. Tak, nikt nie będzie nas podsłuchiwał. Chyba wiewiórki. Teraz poważnie. Nie strasz. Nie straszę. Paweł jest ciężko chory. Aj, te ataki na niego. To go dobiło. Koniecznie musimy go odwiedzić. Koniecznie. A co ona? Nina? No właśnie. Co ona? Słyszałeś? Słyszałem. To nieszczęście. Przyspieszmy kroku i staraj się nie oglądać. Za nami idzie podejrzany typ. Ma nas na celowniku. Mówił, że to trzeba brać systematycznie. Podaj mi wodę, kochanie. Musisz wyzdrowieć. Pojedziemy do Zakopanego. Byle do wiosny. Głupie powiedzenie. No, może głupie. Paweł, powiedz, czy przez ten cały czas mi ufałeś? Czy ufasz? Bez zaufania nie sposób żyć. Ale ja pytam, czy mi ufasz? Ufałem i ufam. To dobrze. Tak. Dobrze. Prześpij się teraz. Muszę wyjść. Wrócę za 3 godziny. Zrobię zakupy. Nic nam pani dzisiaj nie przyniosła? On jest ciężko chory. Wszyscy kiedyś umrzemy. Do cholery, jestem człowiekiem. Może pani nam napisać o innych. Nie mam teraz do tego głowy. A pieniądze się brało. I wtedy miało się do tego głowy. Co mam robić? Nadal pracować dla nas. Dajcie mi trochę czasu. Czy chcesz, żeby środowisko dowiedziało się, że donosisz?
Chcesz, byśmy powiadomili twojego chorego mężulka? Szantażujecie mnie? Na dzisiaj koniec. Idź do domu i wszystko przemyśl. Do widzenia. A kasy dzisiaj nie ma. Panie doktorze. Tak? Jest jakaś nadzieja? Przykro mi, ale nie. Robiliśmy, co było w naszej mocy. To jest już tylko kwestia godzin. Może jakiś cud? Czasami zdarzają się nagłe zwroty, nawet w ciężkich, wydawałoby się, beznadziejnych przypadkach. Panowie, tu mózg i system nerwowy są wyniszczone. I do tego słabe serce. Wykończyli go. Zabili. Słucham? Nie, nic. Przepraszam. Panie doktorze! Co z nim będzie? Niech pani idzie do chorego. To są jego ostatnie godziny. Niech pan coś zrobi. Nic nie mogę zrobić. Ja nie jestem za bardzo wierzący, ale niech się pani po prostu modli. Nie odchodź. To już koniec. Ty musisz żyć. Z tym trzeba się pogodzić. Nie mogę. Będziesz musiała. I pamiętaj o moich książkach. Będę pamiętała. Dobrze, że jesteś przy mnie. Jestem przy tobie. Dziękuję ci za wszystko. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Zbigniewa Jerzyny Gorzkie pocałunki. Wystąpili Nina Dorota Landowska, Paweł Leon Harewicz, Władysław Tadeusz Borowski, Stefan Marcin Troński, Ubek pierwszy Dariusz Kowalski, Ubek drugi Andrzej Mastalerz, ksiądz Stefan Knotę i inni. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Reżyseria Jan Waremcia.